Witam serdecznie. Wybór zawodu to trudne zadanie dla wielu uczniów szkoły podstawowej. Zapewne są wśród Was tacy, którzy już w okresie dzieciństwa wiedzieli, kim chcą zostać i to marzenie starają się zrealizować. Nie brakuje jednak osób, które przy wyborze zawodu kierują się podpowiedziami innych. W efekcie jedni będą z wybranych zawodów zadowoleni, innym natomiast praca w wyuczonym zawodzie nie przyniesie radości i satysfakcji. Jak zatem wybrać zawód, który przyniesie zadowolenie i pozwoli odnieść sukces? Moi drodzy, każdy człowiek posiada pewien potencjał uzdolnień, predyspozycji i zainteresowań. Jednak nie każdy człowiek ma predyspozycję do wykonywania każdego zawodu. Aby dokonać właściwego wyboru, dopasujmy zawód do swojej osobowości. Zanim podejmiecie decyzję o wyborze zawodu i szkoły, poznajcie siebie. Zastanówcie się, jakie macie silne i słabe strony, co lubicie robić, jakie są Wasze zainteresowania i pragnienia. Zacznijcie od poznania własnego kapitału, czyli posiadanych umiejętności i cech charakteru. Pamiętajcie, że pomoc w trafnym wyborze drogi zawodowej otrzymać można od specjalistów, doradców zawodowych czy psychologów. Pomogą oni rozpoznać Wasze cechy wewnętrzne, zdolności, talenty, predyspozycje zawodowe. Ten zespół cech właściwych dla danej osoby określany jest jako osobowość zawodowa człowieka. Moi drodzy, teraz przedstawię Wam kilka typów osobowości. Jak podkreśla wielu specjalistów, każdy z nich ma wpływ na to, w jaki sposób wykonujemy swoją pracę. Posłuchajcie krótkiej charakterystyki i zastanówcie się, do którego typu osobowości najbardziej pasujecie. Na początek przedstawię dwa podstawowe typy, wyróżnione przez Carla Junga. Przynależność do jednego z nich zależy od tego, czy jesteśmy skupieni bardziej na sobie, czy prezentujemy postawę otwartą na zewnątrz. Introwertycy, jako osoby nieco zdystansowane wobec innych, chętnie pracują w samotności lub wszędzie tam, gdzie pracuje się w małych grupach. Nie sprawdzą się zatem w zawodzie szkoleniowca czy konferansjera. Odwrotnie, ekstrawertycy, którzy uwielbiają towarzystwo innych, dla nich odpowiednia będzie praca w dużych grupach, wśród ludzi, wymagająca częstego komunikowania się. Dobrze zatem poczują się jako nauczyciele, pracownicy biur obsługi czy organizatorzy eventów. Moi drodzy, charakterystyką osobowości zawodowej człowieka zajmował się również John Holland. Przedstawię Wam teraz 6 typów osobowości zawodowej. Przeanalizujcie, przyjrzyjcie się im i spróbujcie dopasować, do którego typu osobowości najbardziej pasujecie. Pierwszy z typów to typ realistyczny. Należą tu osoby, które nastawione są na rozwiązywanie problemów, dobrze czują się używając maszyn i narzędzi, lubią opiekować się roślinami i zwierzętami, pasjonuje ich produkowanie i wydobywanie. Unikają zawodów, które wiążą się z kontaktem z innymi. A zawody, jakie najczęściej wybierają, to przede wszystkim zawody rzemieślnicze, kierowca, mechanik, ogrodnik, rolnik. Kolejnym typem osobowości jest osobowość badawcza. Tutaj mamy osoby, które bardzo lubią zdobywać wiedzę i wykształcenie. Analizują różnego rodzaju zjawiska otaczającego świata, ale też lubią analizować zachowanie i postępowanie ludzi. Chcą tworzyć nowe teorie i zmieniać otoczenie. Lubią pracę samodzielną, nie najlepiej czują się w zespole. A zawody, jakie wybierają, w związku z tym, że lubią różnego rodzaju analizy i doświadczenia, wybierają na ogół zawody fizyka, chemika, farmaceuty, astronoma, matematyka czy biologa. Kolejny typ osobowości to osobowość artystyczna. Należą tutaj osoby bardzo kreatywne, wrażliwe na piękno. Są to osoby, które uwielbiają muzykę, literaturę i sztukę. Bardzo dobrze czują się we wszelkich kontaktach z ludźmi. Unikają na ogół rutyny i ustalonych reguł. Typowe zawody, jakie wybierają, to zawody artystyczne. Aktor, malarz, muzyk, rzeźbiarz, architekt czy projektant. Kolejnym typem,
który możemy przeanalizować, to typ społeczny. Osoby, które reprezentują osobowość o tym charakterze, najczęściej czują się dobrze w grupie i lubią doradzać i pomagać innym. Są wręcz stworzone do opiekowania się i nauczania innych. Wykazują się dużą cierpliwością i wyrozumiałością. Łatwo porozumiewają się z innymi, są towarzyscy. A zawody, jakie wybierają, to zawody, które wymagają częstych kontaktów z drugim człowiekiem, a więc lekarz, psycholog, pracownik socjalny, nauczyciel, policjant, ratownik czy pielęgniarka. Kolejny typ osobowości to typ przedsiębiorczy. Osobowość zawodową o tym charakterze posiadają osoby z umiejętnościami organizacyjnymi. Są to osoby pewne siebie, posiadające dużą siłę przekonywania, optymistyczni, energiczni, dążą do osiągnięcia sukcesów finansowych, lubią sprawować władzę. Zawody, jakie wybierają na ogół, to adwokat, agent ubezpieczeniowy, dyplomata, doradca podatkowy, prawnik czy handlowiec. Kolejny typ to typ konwencjonalny. Są to osoby, które lubią pracę z informacjami i danymi, cenią bezpieczeństwo, ład i zorganizowanie w pracy. Dobrze radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, ale pod warunkiem, że te rozwiązania realizowane są według ściśle określonych procedur i zasad. Unikają konfliktów interpersonalnych, a zawody, jakie na ogół wybierają, to archiwista, urzędnik biurowy, kasjer, księgowy czy bibliotekarz. Moi drodzy, jest wiele badań dotyczących osobowości zawodowej człowieka. Jest też wiele testów i typologii. Korzystajcie z nich. Są one szczególnie przydatne wszystkim, którzy stoją przed wyborem drogi zawodowej. Pamiętajcie, dorosły człowiek w pracy spędza dużo czasu. Nasze codzienne sukcesy i porażki mają duży wpływ na naszą codzienność, także na tą pozazawodową. Dlatego wybór zawodu to ważna decyzja w życiu. Nie bójcie się jej podejmować, ale przed decyzją poznajcie siebie. Zastanówcie się nad swoją osobowością zawodową. Zastanówcie się nad tym, jak możecie wykorzystać najlepiej swoje mocne strony. A także tak wybierzcie zawód, by słabe strony nie przeszkadzały Wam w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Życzę Wam wszystkim mądrych wyborów i wielu wspaniałych sukcesów w życiu zawodowym. Dziękuję za uwagę.